Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, to będzie materiał o naszych zakupach, czy też planowanych zakupach yy, za granicą różnej broni różniastej i właściwie nie wiadomo, skąd mamy wziąć na to pieniądze, ale umowy stopniowo są podpisywane, więc yy, no, możemy to powiedzieć, że już stoimy przed faktem dokonanym właściwie. Korea wyrasta tutaj na naszego, no powiedziałbym nie dostawcę, tylko wręcz partnera. No bo przy takich zamówieniach to już jest raczej partnerstwo, a przynajmniej partnerstwo, które zapewni przypływ ogromnej ilości pieniędzy dla biznesu zbrojeniowego, dla zbrojeniówki koreańskiej. Zaczniemy od rzeczy bardzo kontrowersyjnej. No, najwięcej dyskusji chyba. Budzi zakup samolotów FA15 samolotów według wielu ekspertów, których po prostu nie potrzebujemy. Potrzebujemy za to innych, ale rząd broni się tym, że właściwie tych innych nie ma. Okej. Okay. Więc zacznijmy od tego samolotu. Jak wiecie, nasze siły lotnicze są mówiąc szczerze dosyć, w dosyć opłakanym stanie. jeszcze pozbyliśmy się migów 29. Mamy też sporo innych samolotów, których musimy się pozbyć i trzeba tą lukę jakoś załatać, prawda? Ogólnie, Cały zamysł kupowania sprzętu na szybko, oczywiście, bardzo mi się nie podoba, bo zawsze, jak kupujecie coś szybko, to kupujecie albo przepłacając, albo po prostu bierzecie to, co jest na rynku, a nie to, co byłoby idealnie skrojone pod nasze potrzeby. I tak jest również w przypadku czołgu K2, ale zaraz sobie o tym powiemy. No, więc ogólnie została podpisana umowa na dostawy samolotów FA50, które tak naprawdę mogłyby służyć Polsce do celów szkoleniowych. No, niestety nie są to jak na nasze warunki samoloty idealne, to po pierwsze. Po drugie, nie ma za dużo środków bojowych zintegrowanych z tymi samolotami. Tutaj wojskowi bronią się w ten sposób, że jest dosyć duża integracja samolotu F-50 z samolotem F-16, które przecież mamy. Czyli piloci, którzy będą wyszkoleni na umówmy się w przypadku kiedy nie będzie żadnego konfliktu zbrojnego na terytorium Rzeczpospolitej, no to mówimy tutaj tylko o szkoleniu, prawda? Więc ci piloci będą mieli później bardzo łatwy przeskok na samoloty F-16. Do tego nasza infrastruktura jest już gotowa praktycznie na przyjęcie samolotów FA-50. Tak jak tutaj napisano na Ministerstwo Obrony Narodowej, dostawa pierwszych 12 samolotów. Została zaplanowana w drugiej połowie 2023, czyli w przyszłym roku. Natomiast dostawy 36 rozpoczną się w 2025 i zostaną zrealizowane w terminie 2-3 lat. Ogólnie nasze zakupy, takie na chybcika, wiążą się z przekazywaniem broni Ukrainie. Co do samego przekazywania tej broni, to też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo polska strona zazwyczaj mówi o. Podarowywaniu broni Ukrainie, a jak czytam artykuły, jakieś po rosyjsku, e, oglądam filmy, które robią Ukraińcy, to tam w ich programach jest użyte sformułowanie zakup. I właściwie chciałbym, żeby to było wyjaśnione w 100%, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego tak jest. Czy my przekazujemy, podarowujemy te, ten sprzęt? W zamian nie zyskując nic, czy też jest on, no na pewno jest on częściowo rekompensowany przez Amerykanów, to na 100%, z funduszy europejskich prawdopodobnie też. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy Ukraińcy za to cokolwiek płacą, bo jeżeli nie płacą nic, no to by oznaczało, że nie wiadomo po co używają sformułowania, że Ukraina zakupiła. Wiemy, że Ukraina zakupiła kraby. To jest fakt, natomiast jeżeli chodzi o samoloty, jeżeli chodzi o czołgi, no to jak tak naprawdę tutaj jest, ale dobra, jesteśmy przy samolotach. Dlaczego ten samolot jest taki dosyć niefortunnie wybrany dla nas? No to już Wam powiedziałem, ale jest tutaj jeszcze jedna przesłanka, żeby wejść w komitywę z Koreańczykami. Tutaj może chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów Wam o Korei, ponieważ to taki dla nas jest kraj bardzo egzotyczny, jeżeli chodzi o uzbrojenie, prawda? Jeżeli bierzemy pod uwagę zakupy ewentualne, no to rozważamy na przykład Niemcy, prawda? Na przykład Szwecję, nie wiem, Francję, no oczywiście Stany Zjednoczone, no naturalny jest wybór. Natomiast Korea ta się pojawiła i o dziwo bardzo dobrze wpasowała się w ten czas, ponieważ posiada moce produkcyjne, których inne państwa nie posiadają. Ale o tym to przy okazji omawiania czołgów może. <laughs> Otóż jeszcze takim plusem związania się z Koreańczykami jest to, co teraz Wam pokazuję czyli przyszły samolot. KF21 koreański, który będzie naprawdę czymś niezwykłym. i w tym programie Polska również mogłaby uczestniczyć, czy też być partnerem, czy też być no, odbiorcą tego samolotu, zamiast samolotów amerykańskich. No jeżeli będziemy tak, bardzo tak ściśle współpracować z Koreańczykami nie jest to niemożliwe, zwłaszcza że Koreańczycy są o wiele bardziej chętni na przekazywanie nam licencji, na przekazywanie wszelakiej pomocy, otwierania fabryk nawet u nas, niż Amerykanie. No i serwis przede wszystkim, tak? Amerykanie tutaj chcą zarabiać praktycznie na każdym kroku. Czyli od początkowego zakupu po później serwis po części i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, wiadomo o co chodzi. Wiecie na pewno, że zamówiliśmy samolot F-35, które będą dostarczane podobno w przyspieszonym tempie. Co mnie nie dziwi, bo jesteśmy w końcu, jeżeli chodzi o Rosję, na pierwszym, no, na pierwszej linii, tak? Czyli tutaj. Nie zdziwiłbym się, gdyby Amerykanie przychylili się do próśb naszego rządu i realizowali nasze zamówienia, no może nie tyle poza kolejnością, co po prostu w jakimś tam przyspieszonym trybie. Także jestem też ciekawy, czy czasem Koreańczycy tych samolotów po prostu nam nie wciśnęli. No bo ta oficjalna wersja, że nikt nie ma do zaoferowania obecnie samolotów, a my musimy już mieć samoloty. Może być też taka, że przy okazji tych wszystkich zamówień, o których zaraz będę mówił, Koreańczycy powiedzieli: No, to jeszcze musicie wziąć kilkadziesiąt naszych samolotów. No i my je bierzemy no, jako takie samoloty no, nie, u, nie oszukujmy się szkoleniowe, tak naprawdę. No, samolot F-50 jest fantastycznie zbudowany, jeżeli chodziłoby na przykład o starcie Korei Południowej z Koreą Północną. Spokojnie, to jest samolot, który spokojnie by wystarczył. Natomiast na naszym teatrze działań, gdzie mielibyśmy do czynienia z samolotami rosyjskimi, no nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo znaczące wzmocnienie. Także chyba to jest taki tutaj, no to jest taka obietnica, tak naprawdę, prawda? No bo ni, nic pewnego w związku z tym nie ma. Gdybyśmy rzeczywiście tak bardzo współpracowali z Koreą zbrojeniowo, jak zamierzamy, no to całkiem realne byłoby to, że tego typu samoloty byśmy yy, mogli od nich kupić. Może na jakiś bardziej preferencyjnych warunkach? Nie wiadomo. Także jeżeli chodzi o samolot, no to tutaj chyba wszystko już powiedziałem. Musimy teraz przejść do tego, czyli tego, co elektryzuje wszystkich, i oto jest K2 Black Panther Choke koreański, którego zamierzamy mieć bardzo dużo, ale po kolei po kolei. Jak pewnie wiecie, część naszego sprzętu pancernego i to duża część sprzętu naszego pancernego pojechała czy też pojedzie na Ukrainę. Zarówno czołgi, no ogólnie czołgi z rodziny T-72 łącznie z twardymi. I teraz pewnie wam się wydaje, że nasza armia to taka potężna, bo zawsze jest tak pokazywana, wiadomo. Prawda jest taka, że nasze siły pancerne wcale takie potężne nie są, a przede wszystkim te czołgi są już dosyć mocno zużyte i tak naprawdę pozbywając się ich, a dostając zupełnie nowe maszyny, no wartość bojowa naszej armii bardzo bardzo się zwiększy. To będzie oczywiście również związane ze zwiększeniem stanu liczebnego, tak? Armii, ale to już zupełnie oddzielna rzecz. Skoncentrujmy się może na sprzęcie. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje materiały, ja zawsze jestem za tym, żeby raczej szukać współpracy najbliżej, jeżeli chodzi o broń pancerną, jak tylko można, czyli za naszą zachodnią granicą. Mam na myśli oczywiście Niemcy. To, że Niemcy potrafią robić dobre czołgi, to tutaj nie zamierzam się nad tym rozwodzić, bo to jest sprawa oczywista. Dodatkowo, Niemcy ostatnio zaprezentowali, no, w założeniach przynajmniej, czołg zupełnie nowej generacji. Tak? To, to, co zaprezentowali Niemcy, jest fantastyczne. Natomiast, zanim oni wdrożą produkcję tego, to pamiętajmy, że sami będą chcieli się w ten czołg wyposażyć. Więc Polska musiałaby na pojazdy z Niemiec czekać bardzo, bardzo dużo. Kolejna rzecz. Dlaczego na przykład nie wzbogacić się o kolejne leopardy? Otóż powód jest zupełnie prozaiczny. Nie ma skąd wziąć nowych leopardów, moi drodzy. Niemcy już nie wyprodukują nam nowych leopardów. Swoich nam oczywiście nie oddadzą, i tak nie mają ich dużo. Umówmy się. Więc yy, Putin tak naprawdę uzyskał bardzo wiele swoim uśpieniem Europy, yy, bo mówi się najczęściej o uśpieniu i uz o uzależnieniu od surowców rosyjskich, tak? I to jest prawda. Czy tam Federacji Rosyjskiej powinienem mówić? Bo umówmy się, Rosja, Federacja Rosyjska to są dwie. No niby to samo, ale <grym> to są dwie różne rzeczy. Może kiedyś ta federacja się rozpadnie, to chyba byśmy odetchnęli z ulgą, prawda? Jakbyśmy znowu mogli sobie spokojnie żyć i nie obawiać się groźnego wujka ze wschodu, który na jedno skinienie coś tam <grytanie> coś mu odbije i wiedzie do nas od razu. Także. Współpraca z Niemcami, mimo tego, że dla nas byłaby najbardziej oczywista, bo to przecież do licha jest sąsiad prze, przez granicę tylko, no, nie jest chyba możliwa w tym momencie. Niemcy zdają sobie sprawę, że totalnie, totalnie zaspali z wszystkim. Widząc też, jakie jest, jest zdecydowanie Polski w zakupie nowego sprzętu doskonale zdają sobie sprawę, jaka kasa przeszła im Obok nosa. Tak naprawdę zapotrzebowanie na sprzęt niemiecki pancerny, no, malało, coraz bardziej malało, prawda? Wszyscy już myśleliśmy, że w tej Europie będziemy sobie żyć w spokoju i y, że tak już będzie do końca. Państwa przestały się rozwijać, jeżeli chodzi o broń pancerną. Brytyjczycy mają mało czołgów, Francuzi też mają mało, Niemcy też mają mało. To naprawdę y, no. To są siły na czas pokoju, bo zresztą tak były montowane i redukowane. No Niemcy potężnie zredukowali swoją armię. To jest armia na czas pokoju. Tak? Taka, żeby była, żebyśmy mieli co pokazać, żebyśmy czuli się w miarę bezpiecznie. Tymczasem wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, że może być różnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Niemcy czują się bezpiecznie, bo jeszcze pomiędzy nimi a Rosjanami jest Polska. Więc jeżeli wybuchnie jakiś ogólnoeuropejski konflikt, jakaś wojna, to ona niestety będzie na terenie Polski. I nas będzie cofała bardzo mocno. Nie będzie na terenie Niemiec, Francji czy innych państw, zdecydowanie. No, nasi zdecydowali, że skoro wystąpią tak ogromne luki w naszym uzbrojeniu, to trzeba coś kupić na szybko. I na początku były informacje, takie plotki, że skoro my damy Ukrainie twarde, to dostaniemy w zamian 300 czołgów amerykańskich Abrams starszego typu, ale oczywiście jak najbardziej przydatne w naszej armii. To okazało się być mrzonką. Mamy dostać tych czołgów Abrams 116, o ile się nie mylę, to będą czołgi starszego typu, ale zaleta jest taka, że one bardzo szybko zostaną Polsce dostarczone i uzupełnią, przynajmniej częściowo uzupełnią braki, które no, niewątpliwie teraz mamy. Przypominam Wam, że użytkujemy zarówno obecnie czołgi rodziny T-72 jeszcze, różnych odmian, jak i mamy leopardy różnych odmian, czyli od A4 poprzez A5 do wersji PL, które modernizacja wychodzi tak, że jesteśmy no, w czarnej dupie. Tak? No, powiedzmy sobie szczerze, modernizacja czołgów do standardu PL jest w czarnej dupie, a przynajmniej z taką ilością na rok to sobie można, nie wiem, na ćwiczenia pojeździć. No, i cóż, nie ma gdzie czołgów kupować, okazuje się, leopardów nie ma. Jedyne yy, jedyna miejsce to były Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone, oczywiście, kupiliśmy 250 czołgów yy, w najnowszym standardzie czołgów Abrams. Czyli ogólnie tych pojazdów będziemy mieli 350 ponad. Czołgi Abrams bardzo dobre. Czy Polska jest przygotowana na nie? Prawdopodobnie nie. Chociaż nasi już się szkolą, ale jest to czołg bardzo ciężki, jak wiecie. Czołg kosztowny w eksploatacji. No, yy, też będziemy musieli Amerykańcom płacić jeszcze za eksploatację tych czołgów bardzo, bardzo dużo i bardzo długo. Yy, no i cóż nasi zdecydowali, że powinniśmy wybrać kolejnego partnera i tym partnerem jest Korea. Czołg, który tutaj widzicie, czyli K2 Black Panther, wiem, że wygląda super nowocześnie i można spotkać bardzo dużo filmów w internecie, jaki to super czołg jest, natomiast prawda jest taka, że ten pojazd zdecydowanie nie jest, czy też nie był tworzony na, tako, na taki teren, na taką arenę działań, jaką jest Polska. Największą wadą pojazdu, który tu widzicie, jest po prostu słabe opancerzenie. Koreańczycy przygotowywali te czołgi do walki czołowej, tak naprawdę, a nie brali za bardzo pod uwagę tego, że może ten pojazd być oflankowany. No. Jeżeli sobie zobaczymy, jak wygląda konflikt na Ukrainie obecnie, to wiemy, że bitew pancernych nie ma, tak? No, <laughs> zawsze jak bierzemy pod uwagę broń pancerną, czołgi, no to mamy na myśli jakieś wielkie starcia zagonów pancernych, prawda? No tego na Ukrainie nie ma. Są czołgi, które zdobywają teren, są czołgi, które bronią, natomiast typowych bitew pancernych, nie ma. Być może dlatego, że Armia Ukraińska obecnie jest w dosyć dużym stopniu nasycona bronią przeciwpancerną, co znacznie utrudniałoby wyprowadzenie takich wielkich ataków, bo wtedy te czołgi musiałyby się odsłaniać. Z drugiej strony, widzimy na różnego rodzaju filmach, że Ukraińcy niszczą często pojedynczo operujące czołgi rosyjskie to no, kolumny również, ale to było raczej na początku. Dzisiaj spotyka się już filmy raczej z walki z pojedynczymi egzemplarzami. No i w tym przypadku te pojazdy trzeba doposażyć. Polska nie jest jedynym tutaj beneficjentem. Nie jest jedynym odbiorcą, jeszcze Norwegia, która od razu zastrzegła sobie, że te czołgi trzeba po prostu przerobić. No i standard norweski, już który został zaprezentowany, jest o wiele lepiej chroniona ta załoga o wiele lepiej chroniona jest z boku niż w przypadku podstawowej wersji koreańskiej, którą prawdopodobnie oczywiście dostaniemy. Na początek mowa jest o zakupie 180 pojazdów, które w miarę szybko w wersji koreańskiej mamy dostać. Najciekawsze jest natomiast to, co ma nastąpić później, czyli licencja. No i Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że docelowo Polska zakupi będzie miała 1000 czołgów K2. No, to jest liczba dosyć abstrakcyjna. Koszt tego ogromny. Najciekawszą informacją z tego wszystkiego jest to, że w Polsce te czołgi miałyby być montowane czyli z linie produkcyjne znajdowałyby się w Polsce, i Korea miałaby w Polsce taki, takie centrum. Swoje, skąd mogłaby po prostu zarówno sprzedawać te czołgi dalej, jak i serwisować je. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego przemysłu, prawda? Gdyby rzeczywiście to wszystko wypaliło, chociaż mówi się, że ta fabryka ma stanąć już do roku 2026, co jest. No, powiem tak, jest to data. Prawie nieprawdopodobna, według mnie, znając polskie realia. Jeżeli to udałoby się zrealizować, jeżeli rzeczywiście w 2026 roku mielibyśmy działającą linię, działającą fabrykę zbrojeniową czołgu K2, no to kurka szacun, tak? To powiedziałbym, że wziął się za to naprawdę ktoś łebski. Oczywiście tutaj Koreańczycy będą mieli duży dużą pieczę nad tym i liczę na to, że Koreańczycy, no, przy zetknięciu powiedzmy z polską ułańską fantazją zapewnią raczej coś bardzo stabilnego, tak to dyplomatycznie mogę określić. Czyli docelowo 1000 czołgów, oczywiście czołg ma się nazywać K2PL, Czyli ma być już wzmocniony, i standard polski ma być lepszy od tego, co tutaj widzimy, od standardu powiedzmy koreańskiego. Jest to dla Koreańczyków no, ogromna transakcja, tak? To, to bez precedensu absolutnie bez precedensu. Pamiętajmy jednak, że my nie będziemy traktowani na równi z Amerykanami, ponieważ. Przemysł koreański, w ogóle Koreańczycy największą sztamę trzymają w, z Amerykanami z racji tego, że Amerykanie są ojcami sukcesu w ogóle Korei Południowej w wielu dziedzinach, tak? Wiemy, była wojna koreańska później, Korea Północna, Korea Południowa. I no obecnie Korea Południowa jest państwem bardzo prężnym, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Bardzo. U nas za bardzo się tak o tym nie mówi, ponieważ mamy w Europie też producentów sprzętu. Ale jednak Korea no, rządzi. Zdecydowanie rządzi. Także plany ogromne. Dodatkowo, jeszcze również, tak jak jest mowa o myśliwcu, właśnie tym. Przyszłości, tak się go nazywa, że Polska mogłaby tu swoje 5 groszy dołożyć i być odbiorcą. Tak samo Koreańczycy ponoć zaoferowali nam współpracę przy tworzeniu, przy produkcji czołgu następcy, właśnie tego K2, czyli K3. Dodatkową zaletą czołgu K2 jest to, że prawdopodobnie. Można by było tutaj poeksperymentować z różnymi armatami, a przede wszystkim kalibrami. Jak pewnie wiecie, większość czołgów obecnie jest uzbrojona w armaty 120 mm. No, 120 mm przestaje wystarczać przy takiej właśnie bitwie pancernej, czy też starciu czołg kontra czołg to po prostu przestaje wystarczać i wiele państw robi różne, różnego rodzaju próby z większymi kalibrami, na przykład 130 albo 140 mm, no i Koreańczycy również o tym myślą, żeby swoje czołgi wyposażyć w armaty 140 mm. Dla laika może te 20 mm to jest... no właściwie mało co, natomiast jeżeli chodzi o siłę kinetyczną, jeżeli chodzi o ewentualną przebijalność, penetrację takich pocisków, no to działo 140 mm jest o wiele, wiele mocniejsze. I prawdopodobnie z biegiem lat wszystko będzie dążyło do zwiększenia tak naprawdę kalibru armaty czołgowej. Właściwie wszystkie państwa prawdopodobnie pójdą w tym kierunku, ponieważ pancerze są już tak zaawansowane, że przy czołowym ostrzale część czołgów, no, bardzo długo musiałaby strzelać, tak. Można zniszczyć elektronikę, jakieś systemy, natomiast żeby ten pocisk spenetrował pancerz przeciwnika, to już byłoby o wiele gorzej. No, oddzielna sytuacja jest przy flankowaniu, ale o tym już mówiłem. Słuchajcie... Dla mnie, no, ja bym oczywiście wolał, żeby Polska współpracowała z Niemcami przy tym ich nowym czołgu, który zresztą już został zaprezentowany. To na pewno będzie pojazd wyższej klasy. Natomiast tu się pojawia ten sam problem, co w przypadku um, naszych y, kochanych samolotów czyli nie ma, czyli czymś trzeba załatać. Wybrano czołg K2. To jest w ogóle kuriozalna sytuacja, że będziemy mieli te 72 różne typy: Leopard różne typy, Abrams różne typy i K2, no docelowo też różne typy, chociaż te 181 czołgów ma być podciągnięte pod ten standard PL. No więc, co się planuje? Otóż planuje się w armii polskiej pozbycie w ogóle sprzętu radzieckiego pancernego. I co więcej, prawdopodobnie pozbycie się czołgów Leopard. No, nie możemy mieć takiej gamy czołgów, tak? No logistyka, tutaj, serwis to wszystko to, to koszmar po prostu koszmar. Więc docelowo nasza armia ma posiadać pojazdy typu K2 może w przyszłości K3, jeżeli powstanie. No i Abrams. Abramsy, zwłaszcza w tej najnowszej wersji te 250 sztuk mają być trzonem naszej armii, ponieważ ich opancerzenie jest na pewno dużo lepsze niż czołgów K2 i ochrona załogi jest dużo, dużo lepsza niż czołgów K2. Oczywiście nie wiemy jeszcze jak docelowo będzie wyglądał K2PL. Na ile nasi zdążą doposażyć w pancerz ten czołg, że on będzie po prostu taki no, trudniejszy, powiedzmy, do zniszczenia przez przeciwnika. Prawdopodobnie czołg straci na swojej mobilności, bo obecnie jest bardzo mobilny, ale z racji tego, że jest po prostu lżejszy. Także na pewno tych ton troszeczkę K2.pl przybędzie. Ech, czy to jest dobry zakup? Słuchajcie, no, Koreańczycy zwietrzyli tutaj biznes. Zresztą czytam artykuły też, że Niemcy obudzili się z ręczką w nocniku i <laughs> również proponują tam teraz nam jakąś współpracę. Natomiast to jest tak, że Niemcy to jeszcze mają, no, nie nazwę tego, że gruszki na wierzbie, bo tutaj y, niemiecka solidność jest nam znana, natomiast Koreańczycy mają na już tak naprawdę, prawda? Dodatkowo no ta fabryka u nas to również jest szansa dla naszego przemysłu, będzie dużo zatrudnionych nowych osób, wiadomo y, i bardzo możliwe, że ten czołg będzie sprzedawany do innych państw jeszcze, to będzie to konkurencja. Zanim Niemcy postawią swoje fabryki, czy też linie produkcyjne gotowe, produkujące nowy czołg, to jeszcze trochę wody w Odrze upłynie. Dla mnie tysiąc czołgów to jest liczba abstrakcyjna zupełnie, ale o pieniądzach porozmawiamy później. Teraz przechodzimy do czegoś innego. Otóż, jakby było mało tamtych zakupów, jeszcze pojawiła się informacja o kolejnym potężnym zakupie w Korei, czyli haubice K9. Czyli takie nasze odpowiedniki, odpowiedniki naszych krabów, powiedzmy. Jak sytuacja z krabami? Po pierwsze, na Ukrainę idą nasze kraby, prawda? Czyli nasze zdolności bojowe się kurczą, zdecydowanie się kurczą. Nasze zdolności produkcyjne są mizerne, umówmy się, jeżeli chodzi o produkcję krabów. No i rząd wyszedł z założenia, że kolejny raz trzeba coś na szybko kupić. Dodatkowo pamiętajcie, że używamy oprócz krabów jeszcze inne artylerie, które prawdopodobnie są przekazywane Ukrainie: nawet goździki chyba są przekazywane. Ukrainie. No, kto widział goździk, to wie, że. No, nie ma co płakać, tak? Za tymi goździkami. Umówmy się. Nie ma co płakać. No, ale tak, nasza armia miała mieć takie cudowne kraby, które, jak się okazało, wojsko trochę tam specyfikacje chciało. No, rozwaliło się to wszystko, ponieważ Ukraińcy twierdzą, że z automatem o wiele bardziej. Odpowiadałaby im taka chałubica. U nas podobno wojsko tutaj stało okoniem, że nie chciało. Natomiast trend ogólnie jest taki, że takie samobieżne zestawy docelowo będą produkowane z automatami. I teraz tak. Największą, największym zaskoczeniem dla mnie jest ilość otóż, docelowo Polska. Ma posiadać ponad 600 takich pojazdów, co jest kolejną ogromną kwotą, którą nie wiem skąd weźmiemy, ale to na koniec filmu zostawię. Słuchajcie, to jest chałubica. Według ekspertów, wiem, że nasz krab jest najlepszy na świecie i w ogóle, ale według ekspertów, jak się poczyta różne publikacje w internecie, po prostu lepsza od kraba. I ona również miałaby być zmodernizowana do standardu PL. To wszystko ma być oczywiście w... zintegrowane z topazem, ale to są takie rzeczy, no już może nieistotne. Również ta chałubica miałaby być montowana w Polsce, z tego co wyczytałem. I na początek zamówimy chyba 48 sztuk, które dostaniemy w miarę szybko. Natomiast następne, no to już jest kwestia lat tak naprawdę, dostarczenie tego. Haubica K9 miałaby być, no miałaby stanowić trzon naszej artylerii lufowej tak naprawdę i wydaje mi się, że jest to pojazd bardzo dobry, zwłaszcza jeżeli będziemy w stanie sami go serwisować, sami, powiedzmy, produkować części do tego, no to na pewno, na pewno nam wyjdzie na dobre. Natomiast ilości, które są w perspektywie zamawiane, prawdopodobnie dlatego, żebyśmy sami byli w stanie powstrzymać ewentualną agresję ze strony Rosji. Moim zdaniem na te nasze zakupy Putin się cieszy, po prostu, bo zakładając, że Putin nie odważy się zaatakować kraju NATO, co jest bardzo prawdopodobne, to tak ogromne wydatki Polski na zbrojenia tak naprawdę nas uwsteczniają, bo będziemy mieli silną armię i tą kartą grają rządzący obecni, czyli PiS, że Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie, e, Natomiast nasza ekonomia, no chyba musi przez to ucierpieć, tak? Ktoś musi to sfinansować, my musimy to wszyscy sfinansować. Biorąc pod uwagę jeszcze szereg programów socjalnych, no gdzieś te pieniądze trzeba zabrać, żeby za to ten cały sprzęt kupić, tak? Haubica K9, oczywiście absolutnie jej przydatność w polskim wosku jest bezdyskusyjna, tak? Nie ma co dyskutować. Dodatkowo jeszcze ma być produkowany krab, podobno, chociaż docelowo wydaje mi się, że wypadałoby, no, przy takich zamówieniach zakończyć produkcję kraba, tego kraba po prostu sprzedać, na przykład Ukrainie i, yy, yy, no mieć tylko jeden rodzaj, tak, czyli właśnie K9. No... Staniemy się przez to takim państwem, taką drugą Koreą trochę. No bo przy takich ilościach sprzętu koreańskiego, no to już takim pełnoprawnym partnerem można powiedzieć, nie jakimś tam odbiorcą tylko. No tutaj myślę, że Koreańczycy naprawdę tam piją szampana dzień i noc przy tego typu <grych> zakupach. Czy można by było kraby wyprodukować zamiast tego? Prawdopodobnie tak, natomiast tutaj liczymy na pomoc Koreańczyków, yy, i no, tak rządzący zdecydowali, że skoro nasze moce produkcyjne, jeżeli chodzi o kraba, są dosyć mizerne, a my potrzebujemy szybko uzupełnić armię, bo przecież chcemy zwiększyć liczebność, no to partnerstwo z innym państwem, które jest w stanie. Produkować to szybko i plus jeszcze transferować technologię do nas, udzielać licencji, no to jest strzał w dziesiątkę. Oczywiście nie chcę już mówić też o naszych innych zakupach o zakupach artylerii rakietowej czyli HIMARSach, czy też himars bo ilość, którą tam pan Kaczyński rzucił 500. Chyba mu się coś pomyliło. Po prostu wydaje mi się, że mu się coś pomyliło. Tak. <grytanie> Pamiętajcie, że wyrzutnie to jeszcze muszą mieć zapas rakiet. Te rakiety nie są wcale tanie. Więc gdybyśmy mieli 500 wyrzutni, to ilość rakiet zakupionych musiałaby być ogromna. Po prostu prawie, że niewyobrażalna dla nas, dla nas praktycznie. Oczywiście zgadzam się, że taka siła byłaby, miałaby odstrasz no, rolę odstraszającą ogromną. Natomiast no, my chyba aż takiej armii, no po coś jesteśmy w tym NATO, tak chyba aż takiej armii nie potrzebujemy. Zresztą po przykładzie Ukrainy widzimy, Ukraina nie jest w NATO, a i tak dostaje ogromne ilości sprzętu, więc gdyby się coś wydarzyło, to my również dostalibyśmy ogromne ilości sprzętu od Amerykanów. Tym bardziej. No ale ja myślę, że to jest trochę też taka gra polityczna partii rządzącej. Ponieważ widzę, że Polacy lubią tak bardzo być łechtani tym, że tacy potężni są, tacy będą najlepsi wtedy i tak dalej. No i dzięki temu partia zyskuje punkty. Jak się to odbije na gospodarce naszego kraju? Przypominam Wam, że nawet w czasie potężnego rozwoju Polski takie zakupy byłyby niesamowitym obciążeniem, ale to niesamowitym obciążeniem. Obecnie nie dość, że nasz rozwój wyhamował, to jeszcze mamy potężną inflację, mamy jeszcze no, nierozwiązaną sprawę covidową, nie wiadomo, co będzie w tę zimę. Mamy totalne niedobory surowców, niedobory surowców energetycznych, i mamy jeszcze uchodźców z Ukrainy u siebie w państwie bardzo dużo, co również jest kosztowne. No i dodatkowo, jeszcze oczywiście wspomagamy Ukrainę w walce z orkami. I w takiej bardzo niekorzystnej ekonomicznie sytuacji. Polska zdecydowała się zrobić największe, chyba w historii, zakupy sprzętu bojowego, który w przypadku pokoju jest dla nas po prostu no, nieprzydatny. Jest sprzętem szkolnym, tak jak mówiłem. Natomiast zaprocentuje jedynie w przypadku, kiedy rzeczywiście ktoś nas zaatakuje. Miejmy nadzieję, że nigdy to nie nastąpi. Oczywiście, fajnie jest. Mieć sprzęt na wszelki wypadek, tak? Dobrze jest mieć sprzęt na wszelki wypadek, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. No nasze położenie geograficzne jest takie, a nie inne. Jeżeli Rosja zdecyduje się nas zaatakować, to nauczona swoimi różnymi porażkami na Ukrainie zaatakowałaby ogromnym sprzętem, którego prawdopodobnie nie posiada obecnie czyli najpierw Musi uzupełnić swoje straty, najpierw musi wyprodukować bardzo dużo sprzętu, żeby w ogóle liczyć na to, że może zaatakować państwo NATO. W oddzielnej sytuacji, innej, zupełnie znajdują się państwa typu Litwa, Łotwa i Estonia. Polska, jednak moim zdaniem, no, to jest jednak duży kraj. Te takie mrzonki, że tam już w dwa dni będą w Warszawie i tak dalej, no, chyba już. Tylko w tych programach propagandowych może to przejść w Rosji. No chyba normalny człowiek nie wierzy w coś takiego. Zresztą tutaj artykuł 5 musiałby zadziałać, i Polska dostałaby nie tylko tak jak Ukraina, no dostaje wsparcie sprzętowe. Tych żołnierzy ukraińskich trzeba szkolić. A to, że ich się wyszkoli, to nie znaczy, że oni są wyszkoleni. Wiem, jak to zabrzmiało, ale no taka jest prawda. No, jeżeli przeszkolimy na jakieś nowe na przykład czołgi, załogi ukraińskiej, to szkolenie będzie trwało nawet, nie wiem, dwa miesiące czy trzy, no dłużej to chyba nie, bo do licha nawet nie planowali pewnie, że ta wojna tyle będzie trwała, no to nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimiś Oddziałami o bardzo wysokiej zdolności. Tak? No, jednak, jeżeli żołnierz jeździ tym pojazdem przez, nie wiem, kilka lat swojej służby, no to jest coś zupełnie innego. Także Ukraińcy są zdeterminowani. Natomiast to, że my tam przeszkolimy, co innego może jest w artylerii, bo ta artyleria jednak nie bierze udziału bezpośredniego w walkach, tylko to jest wszystko ogień pośredni, tak? Natomiast no, sprzęt pancerny, na przykład, no, to tutaj jest zupełnie inna, inna sytuacja. Także dla mnie e, ciężko powiedzieć się albo kategorycznie nie w przypadku tych naszych zakupów, albo kategorycznie tak. Musimy zdawać sobie sprawę, że nawet nasze dzieci będą płaciły za te zakupy, które teraz zrobimy. To tak jak z gierkiem będzie, bo to są zbyt potężne nakłady, powiedzmy. Dodatkowo, zauważcie, że my stawiamy na armię lądową, odpuszczając tak naprawdę, no może nie zupełnie, ale odpuszczając to, co jest na naszym niebie. Tych myśliwców no, nie liczę, nie liczę absolutnie. Powinniśmy postawić na obronę przeciwlotniczą. Ta obrona przeciwlotnicza oczywiście będzie rozwijana, ale Pewnie w stopniu niewystarczającym. Moim domysłem może być tylko to, że na szczycie NATO czy gdzieś w jakimś gabinetach NATO zapadła decyzja, może głównie z Amerykanami, że my mamy na własny koszt rozwinąć potężnie armię lądową. Natomiast w razie W, w przypadku czegoś Amerykanie na przykład. Pewnie też i Brytyjczycy zobowiązują się do natychmiastowego przerzucenia dużej ilości sprzętu przeciwlotniczego swojego do Polski. Myślę, że to jest jedyny scenariusz, yy, na jaki Polacy mogli się zgodzić. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że okej, okay, my tą obronę przeciwlotniczą mamy obecnie w opłakanym stanie, natomiast jeżeli naprawdę, no, to nie będzie tak, że Putin pstryknie palcem i nagle wjedzie 20 dywizji do nas, tak? Tylko no to wszystko wiedzielibyśmy wcześniej o tym, czyli że w odpowiednim czasie my będziemy mieli już przepotężną, bo to będzie przepotężna, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, armię lądową, natomiast nasze niebo będą w stanie ochronić sojusznicy zarówno z ziemi, jak i... Z powietrza i z morza, no bo może to, to już jest oddzielny w ogóle, oddzielna kategoria. Wiadomo dlaczego. Także rozgadałem się, ale rzeczywiście ter, temat jest bardzo, bardzo interesujący. Wielu zagranicznych obserwatorów, ponieważ oglądam też filmy w jakichś zagranicznych, Kanałów i czytam artykuły, nie wierzą, że Polska może zrobić, jest w stanie zrobić, sfinansować takie zakupy. No bo te zakupy są w ogóle no, bez precedensu, tak? To, to, to jest. Mi się nie chce wierzyć, szczerze mówiąc. Nawet mi się nie chce wierzyć, że to takie ilości mają być, że może być to jakieś mydlenie oczu dla Putina i tak dalej, żeby wiedział, że tutaj będzie potężna siła. Chociaż ruski mają tak rozwiniętą sieć szpiegowską u nas prawdopodobnie, że oni już dawno wiedzą w jakim stanie jest nasza armia i to nawet może lepiej niż nasi głównodowodzący. <grytanie> tak mi się wydaje, naprawdę. Nasze struktury na pewno są. Potężnie zinwigilowane przez służby rosyjskie. O tam nie ma, to tamto. Może nie w takim stopniu jak na Ukrainie, oczywiście, ale w wystarczającym. No cóż, stajemy się powoli Koreą drugą. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w innych dziedzinach, typowo ekonomicznych, stać się drugą Koreą. Oj, nie miałbym nic przeciwko, słuchajcie. No, ale to są tylko marzenia i to się nigdy nie, ześci, nie ziści. Na razie dostaniemy. No, sprzęt, który kupujemy, oprócz tych nieszczęsnych samolotów, przy założeniu, że czołgi zostaną bardzo mocno dopancerzone, no to myślę, że nie ma na co narzekać. Myślę, że Korea jest świetnym partnerem. Czy też będzie świetnym partnerem dla nas, Niemcy pewnie nie zdecydowaliby się. Chcieliby u siebie to wszystko produkować, serwisować częściowo przynajmniej serwisować też. Chociaż no nie wiadomo, jakby w grę wchodziły takie pieniądze, to może i tutaj też by się otworzyli bardziej. Natomiast najnowocześniejszy czołg niemiecki, tak jak mówiłem, jest poza naszym zasięgiem po prostu. Niemcy też będą modernizować armię, przede wszystkim lotnictwo, bo ich lotnictwo jest, no wiadomo w jakim stanie. Na pewno mają 10 razy tyle środków co Polska. To chyba nie ma nikt wątpliwości. Leoparda prawdopodobnie nie wznowią produkcji, ale ten nowy czołg. Jeżeli testy jeżeli zostanie zatwierdzony do produkcji seryjnej, no to będzie coś, to będzie coś. Do tego czasu no już nasza armia powinna być nasycona zarówno abramsami jak i tymi czołgami K2 i wywalone powinny być wszystko co związane z T72. a Leopardy być może Ukraina weźmie te wszystkie leopardy nasze w perspektywie czasu. Nie wiadomo. Nie wiadomo co będzie. To tyle chyba. Więcej nie mam co tutaj dodać. Napiszcie, co sądzicie o tych zakupach, czy się zgadzacie ze mną, czy też nie, czy myślicie na przykład, że powinniśmy w innych krajach kupować sprzęt? Nie wiem, w Izraelu może, może w Stanach Zjednoczonych więcej. No brytyjczycy to nie są w stanie wyprodukować w Francuzi nie sprzedają też czołgów, to ciężko tu coś wyrokować. No, opcji naprawdę nie jest wiele, jeżeli chodzi o zakupy dużej części, a przede wszystkim szybkie dostawy dużej części uzbrojenia, tak zaawansowanego zwłaszcza. Ja tylko pluję sobie w brodę, że po prostu jakichś samolotów nie mogliśmy kupić europejskich, tak? zamiast tych. No ale stanowisko OMONu jest takie, że nasi piloci stwierdzili, że te samoloty są akurat, że one są super. No więc y, cóż, no, nie da się dyskutować z tym. No jeżeli nasi piloci są na pewno najbardziej kompetentni tutaj, żeby wypowiadać się w ogóle na ten temat, co jest potrzebne, czym dobrze im się będzie walczyło, czym dobrze im się będzie latało, no. Można sobie teoria, teorią, ale jednak to oni są praktykami, więc to oni powinni mieć decydujące zdanie, praktycznie zawsze. Dobra, nie chcę mi się więcej gadać. Słuchajcie, bardzo długi materiał wyszedł. Tu. To tyle, żegnam się z wami. Oczywiście, jakie materiały tam co jakiś czas będę, będę wrzucał. No bo. Naprawdę dzieje się, tak? Ta wojna za naszą wschodnią granicą zmieniła praktycznie wszystko. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.